Witam wszystkich, tu Hikomikos, czas na kolejny PokéCast. Dzisiaj porozmawiamy sobie o kartach, o Pokémon Go, o nowych grach Scarlet i Violet, o YouTubie. Z kim? Zobaczcie sam. Cześć Kushi. Cześć, witam serdecznie. Kushi nagrywa Pokémony na YouTubie, jest to najbardziej znany kanał o Pokémon Go w Polsce. Już masz ponad 500 000 subskrypcji, gratulacje. Dzięki, dzięki wielkie. Dzisiaj sobie pogadamy. Dużo się dzieje ostatnio w Pokémon Go. Były Safari Zone, wyjazdy, Seattle, Berlin. Ten rok był bardzo dobry. Powiem ci, jeśli chodzi o takie właśnie eventy wyjazdowe, no to chyba jeden z lepszych w mojej karierze. Na pewno pod względem shiny to chyba najlepszy. Dużo się działo, dużo nowych Pokémonów. W ogóle Niantic teraz dodaje dużo nowości do gier. Nawet tak jak te przecieki teraz były, widziałem w jednym z twoich nowych filmików, że jakieś asety właśnie takie halloweenowe, mapa będzie się może zmieniała w przeciekach schodów gry. Tak. To można było sobie przeczytać. Jaram się mocno tymi eventami, bo to pokazuje, że Pokémon Go nadal się rozwija i coraz więcej ma dla graczy do zaoferowania. To jest jakby fakt, i tylko się trzeba cieszyć z tego, że mimo 6 lat cały czas w tej grze jest odpowiedni dział, odpowiedni ludzie zatrudnieni, którzy rozwijają tą grę nie tylko na tej zasadzie, że okej, nowe eventy, ale też, żeby był nowy content w tej grze, w sensie nowych mechanik, nie? Te ozdoby na mapce, jak wejdą, to będzie coś fajnego, ale również, nie wiem, czy zauważyłeś, w ostatnim roku weszły takie usprawnienia, jakieś quality of life, takie rzeczy, gdzieś tam przełączasz sobie teraz w ustawieniach, żeby zapamiętywało pokebole i te sprawy. Tak, i to jest są super rzeczy, o które gracze prosili od lat, nie? I teraz w końcu oni mają czas jakby zająć się takimi rzeczami, bo PvP jest, jakie jest, takie jest, ale jest. Rajdy są, tradowanie jest, takie główne systemy, które jakby od początku wydaje mi się wymarzyli sobie, żeby były w Pokémon Go, no to są. Więc teraz mogą skupić się na usprawnianiu tej gry. I to jest fajne, że nie tylko eventy, ale również usprawnienia, nowe feature'y, tak jak był rework Megasów, nie? Cały system Mega Ewolucji, tak. Znaleźli czas, żeby po prostu popracować nad tym i zrobić, że rzeczywiście teraz się tego używa. Nie wiem, czy ty też tak masz, ale przed zmianą systemu ja nie używałem Mega Ewolucji w Pokémon Go praktycznie w ogóle. Teraz używam, rzeczywiście, i może nie codziennie, ale raz na parę dni wszystkie megasy sobie zrobię, żeby tam zwiększyć ten level i już mam platynową odznakę za 1000 zrobionych mega ewolucji, nie? Także to pokazuje, że trochę się tego jednak robi. Nice, mi właśnie tak znajomy cały czas mówi, Damian, czemu nie robisz mega ewolucji, skoro jest to teraz jedna z najlepszych mechanik w grze na zdobycie Stardusta? Zrób sobie poziom, wbij te friendshipy, czy tam mega ewolucje z tymi Pokemonami. Nie dość, że medal, to jeszcze Stardust, bardzo łatwy sposób na zdobycie. Ikselki są do zdobycia, ale jest różnica. Zwłaszcza jak robisz rajdy i próbujesz zdobyć ikselki na poziom 50 na bosie rajdów, to odpalając megasa, rzeczywiście tam kiedyś widziałem taki wykres, że ktoś policzył, że o połowę mniej rajdów nawet wystarczy zrobić, żeby wymaksować na 50 level legendę, jeśli rzeczywiście za każdym razem masz odpaloną mega ewolucję zgodną z typem, plus tam parę innych rzeczy, nie? Typu rajdowanie na level boostie, bo wtedy też większa szansa na XL-ki i tak dalej, ale megasy, no, robią różnicę. No to jak już jesteśmy przy tych usprawnieniach i rzeczach w Pokémon Go, to jaki jest twój ulubiony feature w Pokémon Go? Czy lubisz, nie wiem, łapać, mega ewoluować, czy po prostu PvP? To się zmieniło. Kiedyś lubiłem bardzo wykluwać jajka. Tak. To był, nie wiem, czy pamiętasz na moim kanale te pierwszy rok, dwa i maratony jajek. Coś jak, to też Freeze zrobił bardzo te maratony jajek, nie? I po prostu wszyscy robili maratony jajek wtedy, bo to było ekscytujące rzeczywiście, póki nie mieliśmy tych wpisów w Pokédexie. Nawet wtedy nie było jeszcze shiny, z tego co pamiętam, ale nie miało się tych wpisów w Pokédexie i niektóre Pokémony, no, nie spotkałeś ich, dopóki nie wyklułeś z jajka, a były rzadkie, nie? Tak, to był najlepszy sposób na zdobycie rzadkich Pokémonów wtedy. Potem polowanie na shiny, które były tylko w jajkach, jakieś baby i tak dalej. W ostatnich latach coraz mniej wykluwam jajka i coraz mniej mi się to podoba. Na chwilę trochę uratowały sytuację dwunastki, w sensie 12-kilometrowe jajka czerwone, na parę miesięcy przywróciły jakby to uczucie ekscytacji z wykluwania jajek, które powinno być moim zdaniem zawsze, ale w tym momencie no nie ma tej ekscytacji. Raz na
jakiś czas, parę miesięcy zdarza im się zrobić event, gdzie rzeczywiście jajka są lepsze niż przeciętnie, ciekawsze. Ostatnio tam chyba była szansa 25% wykluć Riolu. Ale on ma, pamiętajmy, permabusta na szansę na szani, czyli 1 do 64. Czyli de facto, ja tam policzyłem na odcinku, że 64 razy 4, no to wychodzi 256. Musisz wykuć 256 jajek, tak? Żeby trafić tego szani Riolu. Nawet na tak dobrym evencie, gdzie jest tak drastycznie zwiększona szansa na tego Riolu, nie? Więc fakt, że jajka mają taką samą szansę na shiny jak na dziko, tyle, że pewnych Pokemonów nie złapiesz na dziko. No, baby Pokemona, no, jak tak. nie da się złapać na dziko. I to jest jakby sposób, w jaki Niantic chce wymusić, żebyśmy używali jajek, nie? Tak, żeby wydać kasę na inkubatory, coiny. Ale to już moim zdaniem nie wystarczy. Ja wiem, że są hardkorowi gracze, którzy nawet wykluwają jajka cały czas na maksa inkubatory, nie dla Pokemonów, tylko dla samego Stardusta, nie? Żeby przy okazji w tle ten Stardust się nabijał. Ale dla większości graczy, moim zdaniem, to nie działa w tym momencie. Także jeśli miałbym wybrać jedną rzecz, która najbardziej mi się w tym momencie podoba w Pokémon GO, questy są fajne, te takie sezonowe. Ten Solgaleo mi się podoba. Bardzo mnie boli, że nie da się go strajdować jeszcze na Lucky Trade, bo chciałem zrobić Lucky. Tak, ja wiesz co, pierwsze co wyskoczyło z Revolu i Cosmoema. No mówię, kurczę, mam niby tego, a co jak mi się trafi lepsza IV-ka? Miałem drugi telefon, no. Wymienię się, mówię. Kurczę, nie można. No, zablokowali, ale no to dlatego właśnie, że jest jeden i jakby ludzie z multikont by mogli sobie przesyłać. Tak, i by mieli. Nie wiem, 5 to by było trochę niesprawiedliwe, nie? Ale w jakiś sposób mogliby to rozwiązać na zasadzie, że możesz zrobić jednego lucky trade'a, czy mirror trade'a ogółem, że po prostu ten dalej sam. Masz jednego, tak. ale już to ID jest chociaż podniesione i ten lucky jest bity. I te fabularne elementy są spoko. Samo w sobie łapanie po tylu latach troszkę to już jakby nie jest aż takie ekscytujące, ale ten ruch palcem się wyrobił i gdzieś tam te ekscelenty powoli coraz częściej wchodzą. To jest ta jedna zaleta, nie? Te ekscelenty gdzieś tam człowiek się no coraz lepiej to chodzi. Ta pamięć mięśniowa gdzieś tam się wyrabia. Także musiałbym powiedzieć, że eventy, nie? Aktualnie eventy, jeśli trafi się dobry, ciekawy event, gdzie jest dobry bonus, czy jakaś fajna kumulacja, czy szansa zdobycia dobrego Pokemona pod rajdy, to jest najbardziej ekscytująca rzecz w Pokémon GO, moim zdaniem, która może się trafić, nie? No to jak już jesteśmy przy eventach, jaki był twój ulubiony event? Czy to właśnie jajka Pokémon GO, wykluwania? Nie miałbym wspominać przez te wszystkie lata, który najwięcej mi sprawił frajdy, to myślę, że na pewno byłby to stara wersja eventu Adventure Week. Nie wiem, czy pamiętasz to. Chyba w tym roku był ten Adventure Week, ale był Expo razy 5, zakręcenie nowym Pokestopem. Co można było sobie pojechać gdzieś za miasto i nadrobić Pokestopami tyle punktów? W dawnych latach, tam przed, sami wiecie czym, nie? Przed dżumą, to można było mieć expa bodajże razy 10, z tego co pamiętam, zakręcenie nowym Pokestopem, także był ten bonus większy. I było to razy 10, na Lakiego raz 20, nie? Wychodziło dużo. I ja pojechałem na przykład do Rzymu, do Rygi, do Berlina i kręciłem po prostu Pokestopami. I już w tym roku, jak się dowiedziałem, że będzie ten event, znowu też byłem taki podjarany, kurde, no gdzie tu pojechać? Może autem do Berlina, nie? Odpalę sobie tam Pokeball Plusa, żeby chodził w tle, żeby nie patrzeć na grę, no bo nie można oczywiście grać, jak się siedzi w aucie. No i niech się kręcą te Pokestopy i się tam natrzaska 5 czy 10 milionów, ale kurczę, jak powiedzieli, że jest razy 5 ten exp, tak powiedziałem, no nie, paliwo drogie, także nie, ale właśnie te przygody w Rzymie na przykład, nie, no bo właśnie jak był event Adventure Week, to dobiłem 40 level wtedy, pamiętam, w Rzymie pod Koloseum, bo nabiłem, nie pamiętam, ale z 5-10 milionów expa w czasie tego eventu, to było jakieś gigantyczne ilości. No, to było super. Ale przyszedłem chyba wtedy w jeden dzień, nie wiem, 40-50 kilometrów w tym Rzymie z buta, naprawdę, to było, tak mnie nogi bolały, było grubo. Wspomnienia zostają właśnie po takich fajnych eventach. No, a wiesz, jaki był twój ulubiony event w ogóle? Mój? No to wiesz co, ja bym musiał się zastanowić, bo lubię też jajka wykluwać. Fajne było to,
jak dodali regionalne Pokémony, na przykład jak był Tauros, pamiętam, że wtedy w Ostrowcu byłem, jak regionalne Pokémony można było wykluć z jajek z giftów, to na przykład wspominam dobrze. Zrobiłem sobie wtedy Shiny Hunting, Taurosa wyklułem Shiny, mam jeszcze Kangaskana, coś jeszcze chyba nie mam, Mr. Mime'a, co powinno być odwrotnie, bo europejski Pokémon. Ja mam to samo. Bo dużo też się... mam totalnie, a nie mam Mr. Mime'a jeszcze do dzisiaj. Nie wiem, jak to zrobiłem. No nie wiem, cóż, Pokémon Go tak czasem wprowadza takie rzeczy, że dostajesz więcej tego, co masz, niż tego, co nie masz. Nie wiem teraz, jak to robią. Magia. Zauważyłem, że ostatnio Niantic też czasami takie zmiany wprowadza. Właśnie tak jak z tym Adventure Weekend. Pierw było 10, teraz mamy 5. Kiedyś dało się zbierać 100 pokecoinów dziennie, teraz 50. Tak Niantic trochę ucina te rzeczy, które dodaje i na pierwszej fali zawsze opłaca się korzystać z jakiejś nowości, bo potem dostajemy z czasem mniej rzeczy. W sensie najlepiej korzystać z tego, co jest na początku, bo potem możemy dostać mniej. Czy to też w boksach też jest to zauważalne, że najpierw dostajemy jakieś wypasione, potem słabsze, potem lepsze, potem gorsze. Moim zdaniem od około roku, dwóch, jeszcze biorąc pod uwagę dżumę, nie, która była przez dwa lata, wtedy było bardzo dobrze w grze, bo Niantic jakby rzucał wszystko, co mógł, żeby gracze grali pomimo dżumy. I wydaje mi się, że nawet więcej grali. Wydaje mi się, że nawet więcej ludzi grało. Na moim kanale najwięcej ludzi oglądało właśnie, jak był 20 rok, taka, wiesz, najwyższa górka tej całej sytuacji, nie? I no wtedy to... najwięcej ludzi oglądało poksy i grało w poksy, moim zdaniem. Nie licząc tam 2016 roku. Wydaje mi się, ale... że to też dlatego, tak? Że ludzie mieli więcej czasu i też siedzieli w domach, mogli sobie jakoś tam czas zagospodarować, spacery z rodzinką czy coś. Praca zdalna, nauka zdalna i tak dalej. Tak. Oczywiście mieli większą potrzebę, żeby wyjść, przewietrzyć się, chociaż pograć w poksy czy coś, nie? Oczywiście. Ale ostatni rok, gdzie mamy tą falę odbierania bonusów, które były właśnie z powodu sam wiecie czego, plus, ja bym to nazwał nerfem, bardzo wielu mechanik w grze, nie? Kto nie wie, to nerf to takie osłabienie, zrobienie gorszym rzeczy dla graczy w grze, nie? No na przykład te remote rate passy, które nie będą zadawały tylu obrażeń, plus jeszcze cena w sklepie. Tak. Tu Niantic jakby, oni już zabierają się jak sójka za morze, nie? Czyli już od roku mówią, obniżymy to obrażenia z remote'ów, ale dobra, jeszcze ten sezon nie obniżymy, ale już niedługo obniżymy, nie? I tak. Po prostu boją się podjąć ten ostatni krok i powiedzieć, dobra, obniżamy, bo nie wiadomo, jaka by była reakcja. Mieliśmy bodajże w zeszłym roku tą akcję, tak, wysłuchaj nas Niantic i tutaj nastroje były grobowe. Dobrze, że ten zasięg pokestopów zostawili. To była największa taka rzecz, która właśnie spowodowała ten ruch wysłuchaj nas Niantic, że obniżyli zasięg pokestopów do tego, który był przed dżumą, czyli o połowę, nie? Tam ten zasięg technicznie to zależy też od szerokości geograficznej, ale mniej więcej chyba było kiedyś 40 metrów, teraz jest 80, nie? Natomiast ja wtedy uczestniczyłem w takiej rozmowie też z Niantikiem, inni twórcy byli youtuberzy i tłumaczyliśmy im to na takiej zasadzie, że nawet dla zwykłych graczy, bo też tam była sprawa, że osoby niepełnosprawne nie mogą sięgnąć pokestopów i tak dalej, ale ja powiedziałem coś takiego. Nawet zwykli gracze z 80 metrów i tak widzisz tego pokestopa. Tak. Więc ten, widzisz to, więc ten walor turystyczno-krajoznawczy i tak jest spełniony, bo widzisz to. Ale unikasz wielu sytuacji, gdzie musiałbyś, nie wiem, przejść przez niebezpieczne przejście dla pieszych, czy ulicę, czy wejść w jakieś, nie wiem, błoto, czy roboty drogowe, no cokolwiek. I też takie dziwne nawigowanie po mieście, nie? Że tu jest pokestop tam, no to ja tutaj wejdę odrobinkę w tą uliczkę, ale potem wyjdę i wejdę w tamtą trochę i tak chodzisz jak pijany zając, nie? Zamiast chodzić w jakiejś sensownej trasie. Więc te 80 metrów, no dobrze, że w końcu poszli po rozum do głowy. Szkoda, że to tak długo zajęło, a to była taka naprawdę drobna rzecz. Kurczę, kogo to... No właśnie. ...że 80 metrów. No ale oni byli tacy bardzo zafiksowani na temat tego, że muszą wrócić te zasady gry, co były przed tą całą sytuacją, bo jest za łatwa gra i tak dalej, nie? I nie może tak zostać. No ale widzimy to też w innych rzeczach, właśnie boksy dużo gorsze niż kiedyś. Eventy, moim zdaniem, też zmierzają w tą stronę, że tych bonusów jest albo mniej nowych Pokémonów. Ostatnio mamy do czynienia z eventami, gdzie nawet nie ma nowego Shiny, nie? Dwa eventy z rzędu, gdzie nie ma nowego Shiny.
To jest w ogóle dla mnie szokujące, nie? Niantic dodaje w ogóle tak powoli te Pokémony, właśnie, żeby ta gra nie została zjedzona, w sensie, żeby po prostu gracze nie przeszli tej gry za szybko. No tak, no bo w pewnym sensie liczba, ilość kontentu jest ograniczona, którą możesz zamieścić w Pokémon Go, chociaż tak naprawdę nie mamy bardzo wielu rzeczy w tej grze, nie? Mhm. Nie mamy Gigantamaxów, nie mamy totemów. Teraz w dziewiątej generacji wyjdą te Pokémony z kryształkami, co mają inne typy, to też będzie ciekawe. Tak. Nie mamy Primali, bardzo wielu Megasów nie mamy. Wielu Pokémonów nie ma jeszcze po prostu w grze, nie? Mhm. Ale oni, no wiesz, w tym momencie jak gra ma już tyle lat, to postanowili, wydaje mi się, rozciągnąć ją na jeszcze dłużej, bo tak sobie pomyśleć, dobra, już 6 lat, dodajemy content do tej gry, czyli pewnie jeszcze co najmniej kolejne 6 albo 12 będziemy tą grę robić, nie? Nowa generacja na Nintendo wychodzi raz na ile lat? 4? 3? O, coś takiego może. Tak, no tak powiedzmy. No, ale to jest za mało, nie? Mhm. Jak na raz na 3 lata by była nowa generacja Pokémonów w Pokémon Go, to by było za mało. Także tak, zgadzam się jak najbardziej, że z jednej strony ten content jest troszkę bardziej rozciągnięty w czasie, ale to nie znaczy wcale, że musi się źle grać, nie? Bo jednak raz na jakiś czas rzucą taki fajny evencik, gdzie rzeczywiście coś tam można porobić. Na przykład wczoraj ten Spotlight Hour na Huntera, nie wiem czy grałeś. Grałem, kurczę. Bo był fajny bonus, w sensie oprócz Stardusta, to jeszcze po tym jak się powymieniam ze znajomymi, to będziemy mieli darmowe wymiany na Gengary, to nic tylko grać. Na przykład ja na ten moment mam tyle poków, które mogę zewoluować w plecaku, chyba z 2000 albo więcej. I ja trzymam właśnie tylko na takie eventy z podwójną ewolucją, że... No nie ma takiej potrzeby, żeby te huntery robić i potem ewoluować za darmo, bo to czas, który poświęcisz na trady, też ileś tam czasu zajmie. Chociaż XL-ki za to wpadają, jeśli tradujesz z kimś, kto z odległości złapał, więc w zależności co kto potrzebuje. Ale masz rację, tak, tak, te trady, jak ktoś potrzebuje XL-ek i nie ma takich poczków do ewolucji, super sprawa, bo na koniec miesiąca będzie właśnie spotlight na Szapeta, nie? A Szapet i wtedy będzie ekstra razy 2 za ewolucję. Ludzie robią tak 600 tysięcy expa, jak mają szybkie palce, nie? Tak, tak. Czasem trafią się takie perełki, które można wykorzystać, ale nie wiem, czy pamiętasz, kiedyś event z podwójnym expem za ewolucję w dawnych, dawnych czasach, ja nie pamiętam, czy 17 rok, czy coś koło tego, mi się wydaje, że to był cały event, że na przykład event trwa tydzień i cały czas masz expa podwójnego za ewolucję, nie? Były takie eventy chyba. Tak, i nawet kiedyś jakieś combo się zrobiło, czy to Spotlight Hour, czy coś innego było, że nawet chyba wtedy się pomnożyło, że przez 4 razy było chyba nawet przez jakiś taki krótki event to był wtedy. Mogło być coś takiego, że nawet jeszcze to było więcej, także to, że teraz mamy raz na miesiąc, czy dwa, jedną godzinkę na tę ewolucję, no to to jest krok wstecz mocno w stosunku tego, co było kiedyś, nie? Mhm. Ale no Niantic, wiesz, też musiał naprawić w pewnym sensie ekonomię tej gry. O, widzisz, aż ten. Nie wiem, czy zrobisz cięcie, czy nie. No to, no nie wiem, możemy zostawić sobie PokéCast, tak nagrywamy spontanicznie, na żywo. Dobrze jest. Ludzie lubią takie smaczki. Aż ten telefon się przewrócił od tej głębokiej, inteligentnej myśli. O czym to ja mówiłem? O tych rzeczach, że Niantic tak wprowadza te zmiany. Tak, i... no, bo zauważ, że jak był 40 level jeszcze maksymalny, masa ludzi miała ten 40 level i już nie mieli co robić. Tak. Mieli miliony dustu, mieli, nie wiem co, tysiące candy. Nie mam co robić w tej grze, Niantic, nie? I oczywiście nowy boss rajdów i tak dalej, ale nawet jak wchodził nowy boss rajdów i Veltal, powiedzmy. Powiedzmy, że wtedy był dobry, okej. Okay. Wchodzi i Veltal, nawet nie musiałeś go rajdować ani raz, żeby go złapać, nie? Mhm. I od razu sobie dodawałeś, bo miałeś 1000 rare candy, od razu sobie dodawałeś rare candy i mogłeś od razu go robić na maksa, nie? Tak, tak, tak. to rajdować, nie? No właśnie. I tak naprawdę dużo się zmieniło od wprowadzenia 50 levelu i XL-ek. I XL-ki były w pewnym sensie genialnym rozwiązaniem, moim zdaniem, tutaj z punktu widzenia designu gry. Super. Początkowo się wydawało, że to jest upierdliwe, długo trwa, ale ja mówiłem tak od początku. Prędzej czy później zbierzecie te XL-ki. Na spokojnie. Gra długoterminowa. Ostatnio parę dni temu wchodzę w jakieś tam poksy randomowe. Właśnie chyba tego nawet Huntera, nie? Mhm. I tam jest ileś tam 200-300 tych XL-ek. Nawet nigdy się nie starałem. Nawet nie było żadnego eventu poza tym właśnie spotlightem wczoraj. I gdzieś tam się te nazbierało, te 300.
chociaż nie jestem jakimś hardkorowym graczem, a w razie potrzeby mogę wymaksować na 50 level tego Mega Gengara, więc to wydłużyło mocno i dodało wartość do Candy, bo wcześniej Candy to było, no po co, skoro masz Red Candy. Nie? Tylko ewolucje i wzmocnienie i potem zostawały tego tysiące, dlatego nawet dodali ten przelicznik, tam 100 możesz zwykłych cukierków wymienić na jednego XL Candy, co jest przydatne dla osób, które grają od, tak jak my, od początku gry. To teraz tak, ile wydałeś łącznie na Pokecoiny? Śledzisz w ogóle wydatki w Pokémon Go? Nie, nie mam pojęcia. Bo ja pamiętam wtedy, jak kliknąłem. Wszystkie lata, powiedzmy, jak Fox, konta bankowe chyba w, nie wiem, w 5 różnych bankach i już ich nie mam nawet. Mhm. Więc nawet jakbym chciał sprawdzić wstecz, to nie sprawdzę. Ale jakbym miał szacować, to parę tysięcy złotych na pewno, nie? Tak, ja pamiętam, jak kiedyś kliknąłem wtedy 500 zł w te Pokecoiny, to mówię, Boże, ludzie mi krzyczeli, ty jesteś nienormalny, a ja znam osoby, które naprawdę potrafią wydać po kilka tysięcy złotych na Pokecoiny, rajdują, robią te rajdy, wszystko, żeby, jak jest Pokemon na rajdach, to chcą mieć setkę, potem chcą mieć z movesetem, potem chcą mieć shiny i tak wszystkie Pokemony możliwe na rajdach do zdobycia. Tu jeszcze z wymiany, to muszą trafić Lucky. O, Lucky 98, transfer. No ja mówię, ja takie Pokemony zostawiam, tak. A oni kasują na przykład, właśnie tak hardkorowi gracze. Jest taki procent, no, znam graczy, parę którzy tak osób. Robią. Znam parę takich osób. No ja bym tak nie mógł, bo to jednak... Mi wystarczy taki tam, jak mam tam 14 ataku, nawet 13, ale żeby był shiny, lucky, pod jakąś mega ewolucję, będzie git. Ja wiem, że te punkty tam, jeden punkcik, dwa punkciki, ludzie też nie wszyscy sobie zdają sprawę, co daje IV, że IV się dodaje do bazowego ataku na przykład, nie? Czyli masz 250 ataku plus 13 IV, to masz 263 łącznie ataku. Czyli to nie jest aż tak dużo procentowa różnica, czy masz 263, czy 264 albo 265, tak? Mhm. Ale gdzieś tam te parę punkcików, wiadomo, więcej obrażeń się zada, życie. Natomiast ja myślę, że pewnie gdybym nie nagrywał na YouTubie, to nie wydałbym tyle pieniędzy na tą grę, to po pierwsze. No w pewnym sensie to jest, znaczy w każdym sensie to jest moja praca, tak? Więc żeby zarabiać pieniądze, musisz wydać pieniądze i dla mnie to jest normalne, że okej, chcę pokazać widzom rajdy na tego i tego Pokemona, no to muszę mieć rajd pasy, tak? I to jest część tego wszystkiego, tak? Pamiętam, że pierwszy rok Pokémon Go, może nawet pierwsze dwa lata, jak jeszcze ten YouTube był bardziej tak hobbystycznie, powiedzmy, do pewnego stopnia, to chyba nie wydawałem w ogóle pieniędzy w Pokémon Go. Nawet jak robiłem odcinki z jajek, to leciałem na jednym inkubatorze, jedno jajko, potem wsadzam drugie, potem trzecie. I taki odcinek z jajek, nie? Chyba, że gdzieś tam się nazbierało Pokecoiny z gymów. Ale także aż takich ilości bym na pewno nie wydawał, gdybym nie robił tego dla filmów, ale pamiętajmy, że to jest gra i gry kosztują. Kupujesz sobie Fallouta, kupujesz sobie tam Skyrima. Kiedyś się do mnie śmiali, że nie ma gry, której kuszy nie porówna do Skyrima, także już powiedziałem w tym wywiadzie. Skyrim, więc okej. Ale jedna z moich ulubionych gier, także sorry. No to płacisz za grę, potem kupujesz DLC, potem coś tam, no i chcesz mieć powiedzmy te 30 godzin rozrywki czy coś, no to płacisz. No i w Pokémon Go moim zdaniem, ile tak naprawdę godzin miałeś rozrywki w Pokémon Go, Damian? No ja miałem, nie wiem, parę tysięcy godzin rozrywki. Niezliczone, bo to nawet czy przed pracą, czy po pracy, to jest w sumie taka jak to się mówi, urozmaicenie nudnego spaceru przy szarej rzeczywistości. Tutaj sobie łapiesz Pokemony w telefonie, to tam, to siam, to jeszcze jak gdzieś idziesz pod rajda, to o, znajomych spotykasz, możesz się wymienić, razem zbić rajda. Także jakoś tak fajnie jest z tymi Pokemonami. Nie tak jak kiedyś, że się idziesz na spacer, deszcz pada. Teraz nawet zauważyłem, że jak jest deszcz czy zimno, ja wychodzę na spacer, żeby po prostu gdzieś tam jakiś Pokemon się pojawił, żeby go złapać. To jest no taka właśnie, motywacja no do wyjścia. A ile zdrowia ci przybyło? Jak na przykład ktoś ostatnio mnie pytał na Q&A, czy mniej choruję od kiedy wychodzę na poksy jesienią i zimą? Tak, dużo mniej. Kurczę, tak chorowałem, naprawdę. Miałem zupełnie inną odporność, jak nie grałem w poksy. Zawsze byłem chory zimą, nie? Mhm. Bo to jednak jest tam powiedzmy minus 5, odczuwalna minus 10. No nie chce ci się. Za Chiny ludowe. Ja jestem taką osobą w życiu. Jakbym był w Hiszpanii, nie? Na wakacjach, w Bułgarii. Tak.
mogę być 10-12 godzin na świeżym powietrzu chodzić. To mnie nogi nie bolą nic, nie? To sama przyjemność, ale jak jest zimno, jak jest śnieg, to nie. Mm-hmm. Ale jak tą boksy, to chociaż masz jakąś motywację, żeby mimo wszystko, no dobra, trochę się przejdę i tak dalej, nie? Mm-hmm. Także zalety są niesamowite, ilość rozrywki dostarczonej jest niesamowita, także nie mówię, że każdy musi wydać kasę w Pokémon Go i tak dalej. To jest świetne i niesamowite, że można grać w tą grę free to play, mieć setki, tysiące godzin świetnej zabawy i nie wydać ani złotówki. I to jest super. I to podziwiam, to mi się podoba. Ale też z drugiej strony nie hejtujmy oczywiście osób, które wydają pieniądze na Pokémon Go, no bo wydajemy na książki, na gry, na filmy, na Netflixa. Więc na taką grę też można. I to jest okej. Dobra, to przejdźmy teraz do kart Pokémon TCG. Jakie masz ogólnie podejście do kolekcjonowania? Grasz? Może mi coś o tym opowiesz? Wiesz co? Pierwszy raz zetknąłem się z kartami w ogóle jeszcze w podstawówce. Jak wyszły Pokémony, byłem wtedy w drugiej klasie podstawówki, pamiętam. I chyba jeszcze w tej drugiej klasie, jak była ta największa taka mania na Pokémony, to graliśmy w Tazosy. Tylko u nas się tak grało, że się robiło kubkę. No, znaczy, stawiasz na przykład 5 Tazosów i ja stawiam 5 Tazosów, nie? Mhm. I trzeci kolega 5. No to robimy kubkę 15 wszystkich. No i kto pierwszy, no tam kamień, papier, nożyce powiedzmy i kto pierwszy rzuca, no to rzuca wszystkimi. Te, co się obrócą, to jego. A, na takiej zasadzie. Co się obrócą, to jego, nie? U nas wyglądało to trochę inaczej. Robiliśmy tak, że ustawialiśmy powiedzmy tam po 5, niech będzie, był ten stos i mieliśmy jakiegoś Tazosa. Rzucaliśmy orzeł czy reszka, wypadnie, kto pierwszy zaczyna, no i potem rzucaliśmy tym jednym Tazosem tak w tą całą wieżę, żeby to jakoś tam przewrócić, czy jakoś pod kątem się rzucało. Bo tak się chyba powinno w to grać, a my źle graliśmy, no ale nikt nie wiedział, nie? Co było śmieszne, ja znalazłem jakąś oficjalną w ogóle instrukcję z Pokémon Tazo. Ona w ogóle nie, to była jeszcze inna. Tam trzeba było sprawdzać na typy i jeśli ktoś kogoś pokonuje, to chyba wtedy się zabierało. O, daj spokój. To skomplikowane, ale wróćmy do tych kart, jak to się w tej podstawce wyglądało. Kto by to ogarnął za dzieciaka? No właśnie, no i wtedy też gdzieś tam te karty się pojawiły i co ciekawe, ja nie wiem, czy ty to pamiętasz, nie? Ty się wychowałeś w Ostrowcu, nie? Tak, ale u mnie w ogóle tych kart nie było, a jak były, to tylko bogatsze dzieci miały to, bo to było drogie wtedy, pamiętam, na te czasy to było z 15 zł za booster, gdzie teraz ja kupiłem za 3000 booster, mówi, że drogo. Ale powiem ci, że u mnie też szkoła taka, wiesz, powiedzmy robotnicza, dzielnica, gdzie też nie przelewało się za bardzo. Ale z jakiegoś powodu no, ludzie mieli, tak, nie wszyscy, nie wszystkie dzieciaki, ale mieliśmy te oryginalne, bo sprzedawali w kioskach wszędzie, w Szczecinie, w każdym kiosku ruchu, oryginalne karty Pokémon. I to jakoś niedrogo, czy tam 10 zł kosztowały, czy coś tak, takiego. Tak, coś takiego w okolicy 10-15. Długo czasu nie miałem, ale pamiętam, że no, druga klasa, bo pamiętam, że poszedłem do komunii i dostałem stówkę od babci. I od razu z wujkiem poszedłem kupić 10 boosterów kart Pokémon do kiosku. Nice. I potem się, wiesz, no, tradowało się tymi kartami, że no daj mi shiny Pidgeotta, ja ci tam dam shiny Machampa, nie? No. I przychodzili, wiesz, do domu, do mojego brata, no weź się wymień. I trochę tych kart mieliśmy. Ale tak jak ja to pamiętam, to nikt nie wiedział, jak to się gra i tak dalej. I po prostu, o, fajna karta, bo się świeci, jest rzadka, powiedzmy, nie? Czy gdzieś tam się słyszało od starszych dzieciaków na podwórku, że ktoś tam poszedł na jakąś ligę Pokémon, nie? Tak. Albo że dostał kartę Ancient Mew, no i jakieś tam opowieści. No ale w wieku 8 lat, tak jak ty to rozumiesz, no to są jakieś karty i wszyscy się jarają, dobra, no ale nic więcej, nie? Natomiast później, sporo później, jak miałem taką drugą fazę, powiedzmy, na Pokémony, bo w gimnazjum tak przestałem troszkę interesować się Pokémonami, w sensie nie grałem chyba w każdy roku. Miał chyba taki okres, że potem gimnazjum, no, to już to taki, że no, o, wiocha, te Pokémony. No gdzieś tam te gry na DS-a, co grały, to ja nie miałem DS-a, to nie grałem w nie, nie? A na tamte starsze to mogłem chociaż na emulatorze grać na kompie, nie? Bo ja też nie miałem za dzieciaka niestety. No ale właśnie potem już w szkole średniej weszły telefony z Jawą, nie? I wtedy można było gry odpalać na telefonach, takie już ciekawsze niż Snake, nie? Pamiętam. I właśnie wtedy pierwszy raz ściągnąłem emulator na telefon.
I znowu się zaczęło, o kurczę, jakie te gry są spoko. I na lekcjach sobie grałem, najbardziej na niemieckim. I pani się zawsze wkurzała, raz mi zabrała telefon i do dzisiaj nie umiem po niemiecku mówić przez to, no kurczę. Ale coś za coś, nie? Za to przynajmniej znam się lepiej na Pokémonach. A uczyłem się niemieckiego chyba 7 lat. No i jest tak średnio, nie? Iś hajse Krzysztof, iś koma aus Polen, nie? No i tyle. Iś hajse Damian, iś wonę in Ostrowiec Świętokrzyski. O, dobrze, dobrze. No, ale i wtedy właśnie też zapisałem się na Ligę Pokémon pierwszy raz w Szczecinie. Mhm. Zrobiłem sobie taką talię porządną do rzeczywiście grania. No i rzeczywiście chodziłem na te turnieje, co tydzień graliśmy. Nie odnosiłem wtedy zbyt dużych sukcesów, ale z perspektywy czasu kasa. No, w szkole średniej jakoś tam nie miałem pracy dorywczej, powiedzmy w wakacje może popracowałem czy coś, także ta kasa i kupowanie kart dobrych pod talię, no to zawsze był wydatek, nie? Mhm. I kto jednak kupił lepsze karty, po prostu tak. Ten wygrywał. Wiadomo, że skill się liczy, ale musisz mieć te karty, które musisz mieć. Pamiętam, że w tamtym czasie była taka karta Claydola bodajże. To była chyba era jeszcze Diament i Perła, co mieliśmy tego, tę ewolucję tego Claydola. Właśnie to był Claydol. No dobrze powiedziałeś. No dobrze, Claydol. I właśnie karty sobie wymieniałeś z deku, tylko jedna karta kosztowała tam 35 zł czy 40, a musiałeś mieć 4 talii. No to kurde, już to 20 zł czy 150, żeby móc to robić, a ten efekt, no każdy musiał go używać, żeby sobie te karty dociągać z talii i wtedy rzeczywiście nieziemskie rzeczy się robiło. A potem się wkręciłem w Yu-Gi-Oh! Nie wiem, czy kojarzysz tą grę. I też anime. Pamiętam. Na Polsacie leciało potem chyba TV4. Uwierz w serce kart. Tak. Ale ja się wkręciłem w karty właśnie już też. To już było wiele lat potem, jak ta bajka leciała w Polsacie i tak dalej, ale same karty były świetne. Naprawdę, kurczę, super zrobiona karcianka. Niesamowicie. Wiele tysięcy kart, z których możesz wybierać i prawie każda ma jakiś efekt unikalny. I takie różne dziwne kombosy, że to była gruba sytuacja, nie? I wtedy troszkę przestałem grać w karty Pokémon, aż po prostu nie zacząłem robić filmów na YouTubie i w pewnym momencie na YouTubie byłem znany trochę z Pokémon Go, ale od początku uważałem, że mój kanał powinien być ogólnopokemonowy. Mhm. Taka była idea od początku i trzymam się tego od 6 lat. Nie wiem, czy dobrze robię. Ostatnio to trochę kwestionuję. Może byłoby lepiej, gdybym robił tylko filmy z Pokémon Go dla statystyk, oglądalności i tak dalej. Nie wiem. Patrząc po tym, co się dzieje właśnie na YouTubie, to YouTube lubi szufladkować osoby i ich content. I nie wiem też, co poradzić. Na przykład spójrzmy na, pozwól, że ci przerwę, na kanał Mystic Seven, który założył osobny kanał do live'ów, osobny kanał do otwierania kart Pokémon i jeszcze osobny kanał do czego. On ma teraz w tym momencie kilka kanałów i na każdy z nich coś wrzuca. I to jest prawda, tu się zgadzam z tobą. Algorytm YouTube'a mityczny, on bierze pod uwagę wiele różnych rzeczy. Między innymi wierność twoich widzów, jakiś tam consecutive viewers i tak dalej to się nazywa. Czyli jeśli wrzucasz film, to czy te same osoby będą chciały też obejrzeć twój kolejny film i kolejny, i kolejny. Bo jak nie, zobaczą twój film, ale powiedzą, ten temat mnie nie interesuje, to jest najgorsze, co może się wydarzyć dla ciebie na YouTubie, bo ta osoba potem, YouTube wie, że oni widzieli tę miniaturkę, ale nie kliknęli. Tak. I od razu przestaje im wyświetlać twoje filmy na przyszłość, albo zmniejsza ilość wyświetlania twoich propozycji. A obecnie ludzie nie korzystają z zakładki subskrypcje, tylko z zakładki strona główna, nie? Mhm, i tylko gdzie to, co opiera się w 100% tak. Na algorytmie, który ci podpowiada. Także coś w tym jest. Natomiast z drugiej strony od początku chciałem, żeby kanał był ogólnopokemonowy, nie zamykać się w jednej rzeczy, żebym miał możliwość też robienia różnego kontentu, realizowania się w różnym kontencie. Mhm. Zakładałem kanał z taką misją, żeby na nowo spopularyzować tematykę Pokemonów w Polsce, tak jak była popularna kiedyś. I to, co mówisz o Mystiku 7,
to jest dobre, tylko ile to trzeba mieć roboty, ilu ludzi, bo on ma ludzi, którzy piszą mu scenariusze do filmów, tak, ludzi, którzy to montują, ludzi, którzy montują shoty z live'ów, wrzucają to na osobne kanały i tak dalej. To są grube pieniądze i gruby biznes. Ale inspiruję się też takim twórcą z Francji, którego znam osobiście. Nazywa się Newtitef. Ma na imię Julien. Znam, nawet ostatnio jak byliśmy na mistrzostwach w Londynie, to nagraliśmy razem opening card Pokémon Go. Super. A pamiętam, że go poznałeś chyba w Berlinie, tak? Jak się razem spotkaliśmy. W Berlinie właśnie, jak tam mieliśmy tą kolację tak, na GoFestie właśnie, to tam się poznaliśmy po raz pierwszy. Tak. Bardzo fajny ziomek i on właśnie jest takim najpopularniejszym twórcą pokemonowym we Francji. I jeszcze zanim znałem jego kanał, w momencie jak poznałem jego kanał, to zauważyłem, że on robi tak samo jak ja. Czyli chce być takim ogółem najbardziej, powiedzmy, znanym pokemonowym youtuberem w swoim kraju. I to jest kwestia też, wydaje mi się, wielkości kraju. No bo jeśli masz content po angielsku i masz miliard ludzi, którzy mówią po angielsku, albo 2 miliardy, to możesz, nawet powinieneś wybrać mniejszą niszę, bo i tak będziesz miał 200-300 tysięcy ludzi, którzy chcą obejrzeć filmik o Pokémon Go, nie? Natomiast w przypadku mniejszego kraju, jak Francja czy Polska, Francja ma jakieś tam kolonie, no ale powiedzmy sobie szczerze, w Afryce nie mają Pokémon Go, tak? Także te Mali, czy tam Kongo, no to tam widzów za bardzo nie znajdzie. Więc myślę, że ma dosyć podobną sytuację jak ja. Na tyle to są małe kraje, wydaje mi się, że no szkoda się ograniczać. Skoro można być tym youtuberem ogółem od Pokémon Go, a to daje ci dużo możliwości, nie? Bo na przykład jest coś takiego jak wypalenie, nie? Kurde, nagrywam rok filmiki z Pokémon Go, no na chwilę bym ponagrywał coś innego, bo naprawdę już mi siada to na banie, nie? Fajnie, wychodzi nowa gra Pokémon, akurat nagrywam 20-30 odcinków z niej, w międzyczasie parę odcineczków z Pokémon Go i to też się kręci, nie? Także taki powiew świeżości nawet dla ciebie jest zdrowy, jako twórcy, nie? Mm-hmm. Żeby coś innego zmienić, żeby nie było to samo w kółko. Drobne urozmaicenie, a też wydaje mi się, że daje ci to duże możliwości potem rozwoju i takiego rozgałęziania na przykład pod względem sponsorów, bo może sponsor chce ci powiedzieć, hej, może zabawki Pokémon. No super, bo i tak otwieram karty Pokémon, no to znam tą konwencję, mogę na tej samej zasadzie zrobić unboxing zabawek, nie? Hej, może jakaś gra na Nintendo Switch, może, nie wiem, Nintendo chce cię zasponsorować. A spoko, gram na Nintendo Switchu, nagrywam, robię live'y, bo to robię. Także to zostawia też jakieś tam większe pole do rozwoju, ale generalnie ta tematyka YouTube'a jest dosyć skomplikowana. Nie wiem, czy przeszliśmy już do tematu YouTube'a, czy mam skończyć temat kart Nie, Pokemon. W sumie dobrze, możemy rozmawiać o YouTubie. No, powiem jedno zdanie tylko jeszcze o kartach Pokémon. Na ten moment karty Pokémon dla mnie to jest zabawa w otwieranie, robienie filmików. Jak trafi się jakaś fajna, rzadka karta, to oczywiście tam chowam sobie do klasera, zbieram sobie w klaserze te karty trenerów i trenerek, które fajnie mi się podobają, te postaci takie rysowane w stylu anime i tak dalej. Mam parę rzadszych kart zgradowanych przez PSA i tak dalej, ale żeby aktualnie grać w karty Pokémon, to nie gram. Nie mam czasu po prostu na to, żeby interesować się wszystkimi dziedzinami Pokémonów na tyle, żeby no trzeba trochę się znać i być na bieżąco, nie? No. Gdzieś tam, wiesz, rodzina, dzieciaki i tak dalej, jakieś swoje hobby w międzyczasie, inne, niezwiązane z Pokémonami, bo też mam takie. Wiadomo, że ludzie tam podchodzą do mnie na ulicy i pytają tylko o Pokémony. Czy rozmawiają ze mną gdzieś tam na komputerze i tak dalej. A najbardziej lubię, jak ktoś do mnie mówi na jakikolwiek inny temat, tylko nie Pokémony. Bo każdy zawsze do mnie mówi o Pokémonach, nie? Tak, jak to tam Pokémony, ale czasem fajnie też porozmawiać o czymś innym. Także grać aktualnie nie gram, choć oczywiście zasady znam i grałem na lidze Pokémon, byłem na turniejach lat temu sporo, ale te zasady niedużo się zmieniły z tego, co wiem. Żeby zbierać jakoś pełne kolekcje, coś takiego, konkretne karty, też nie. To, co mi się trafi fajnego, to gdzieś tam sobie trzymam, albo gdzieś tam dalej sprzedaję i tak dalej. Ale fajna jest to zabawa na pewno w otwieranie boosterków, robienie kontentu z tego na YouTube'a. Jest to przyjemne i chcę to dalej robić. I jakieś takie ciekawostki, że tam
ten czy tamten znany youtuber z Ameryki sprzedał kartę, kupił kartę, ukradli mu coś tam. To też jest ciekawy temat, zawsze taki lifestyle'owy, więc to jest ciekawa tematyka dla mnie. Mhm. Także kończąc temat kart, to właśnie tak to wyglądało u mnie historycznie i na ten moment. Masz jakąś ulubioną swoją kartę Pokémon? Taka, która jest typowo ulubiona, czy to artwork, czy masz na niej jakiś sentyment? Mam sentyment do jednej karty. Jest taka karta Articuno z Base Setu. Promo czy holo? Holo. Ale nie wiem, czy to jest z Base Setu, czy z Fossila. Nie pamiętam, czy Fossil, czy Jungle. Chyba Fossila, nie wiem, nie pamiętam. Albo Jungle. Jeden z tych najstarszych. Mhm. Bo właśnie za dzieciaka chciałem ją kupić, pamiętam, była w kiosku na szybie wystawiona, ale nie miałem kasy wtedy. I po latach mi się przypomniało i zamówiłem tą kartę z eBaya, także mam ją gdzieś tam schowaną w szufladzie, nie będę teraz wyciągał, bo mam bałagan, ale mam tą kartę i właśnie, no trzymam sobie, bo po prostu za dzieciaka nie mogłem jej mieć, to teraz mam chociaż. Dobra, to mieliśmy już Pokémon Go, mieliśmy karty Pokémon, to teraz może przejdźmy do nadchodzących gier Pokémon Scarlet i Pokémon Violet już 18 listopada na konsolach Nintendo Switch. Masz jakiegoś ulubionego startera? Już wiesz może, czym rozpoczniesz przygodę w nowym regionie? Sprigato, tak się nazywa ten kotek? Tak, ten kotek niebieski, tak? Sprigato jest epicki. Znaczy on nie jest niebieski, on jest zielony, tak? Zielony, Boże, dalfemista. No. Ja lubię trawiaste startery, co ci powiem. Chociaż te dwa pozostałe, ten taki, nie wiem, co to jest, dinozaur czy jaszczurka, Fuekoko, i jeszcze jest Quackly chyba. A, Quackly. Taka czuszka. Quackly jest fajny, zastanawiam się. Nie wiem, czy nie zobaczę ostatecznych ich form, zanim podejmę decyzję, bo to na podstawie samej basicowej formy... No to tak ciężko. Ciężko, nie? Bo potem nie wiesz, jak to będzie wyglądało, chociaż fajnie by było mieć też zaskoczenie, nie? Zastanawiam się, czy nie robić tak, żeby nie patrzeć na żadne spoilery i mieć zaskoczenie. Tak robiłem z Sun i Moon, pamiętam, nie, czy z Legends też. Aha. I rzeczywiście te rzeczy mnie zaskakiwały, te Pokémony, do pewnego stopnia, bo starałem się nie podglądać u innych ludzi gameplayu, zanim sam nie przeszedłem, nie? Do danego miejsca. To jest mega frajda, jak się widzi, odkrywa nowe Pokémony na bieżąco grając w grę, nie? Tak, tak. Ale patrząc na same startery, to Sprigato, myślę. A ty? No ja właśnie się zastanawiam, bo z reguły mam taką tradycję, że wybieram zawsze wodne startery. Nie wiem, lubię niebieski i tak dalej. Ale podoba mi się Fuekoko. Taki jest słodki krokodylek. Nie mogę doczekać, kiedy wyjdzie jego finalna forma, żebym mógł podjąć tą ostateczną decyzję w wyborze startera. Tak, jeszcze jest kwestia właśnie, która legenda, nie? Bo tam są dwie te legendy. Tak. Fajne są naprawdę. Widziałem trochę komentarzy, że ludziom się nie podobają niektórym, ale dla mnie wyglądają fajnie, śmiesznie. Trochę jak postaci z Final Fantasy wyglądały w tym takim cinematic trailerze. Nawet ten fakt, że jeździsz na nich jak na motorze, hej, to Pokémony, tak? Gra, ma fajnie, śmiesznie, więc czemu nie, nie? Wiesz, nosił cię Machamp chyba w Pokémon Sun i Moon na rękach. Tak. Więc czemu nie możesz jeździć na Pokémonie jak na motorze? Wszystko się może zdarzyć w świecie Pokémonów. W Pokémonach teraz chodzi o to, żeby mieć zabawy. Ja mam zabawy. W Legends Arceus, tak jak się... Nie spodziewałem, że ta gra tak pozytywnie potrafi mnie zaskoczyć. To był w sumie eksperyment ze strony Game Freaku czy Nintendo, że oni taką grę zrobili, która otwarty świat, tu porównanie do Legends of Zelda Breath of the Wild, wyciśnięte do ostatniej kropli wymagania sprzętowe Nintendo Switcha. Bardzo fajnie to zrobili. Ja się bardzo dobrze bawiłem grając w Legends Arceus. I chciałbym więcej tego typu gier widzieć na Nintendo Switcha w przyszłości i właśnie podobnych mechanik. Wiesz co, Legends Arceus też bym chciał widzieć więcej podobnego settingu, czyli tej takiej historycznej rzeczywistości świata Pokémonów, bo to jest mega, mega ciekawe. Znaczy zwłaszcza jeśli to się dzieje w tych regionach japońskich, bo przypomnijmy oczywiście widzą, że Kanto, Johto, Sinnoh i Hoenn, tak, tylko w złej kolejności wymieniłem, to są regiony, których akcja toczy się w Japonii. A już Unowa, Kalos i tak dalej, to już są inne kraje. Także ten setting Japonia, epoka powiedzmy Tokugawa, ninja, samurajowie, te sprawy. Mega ciekawy setting do gry Pokémon, zwłaszcza takiego typu, nie? Że skradasz się, rzucasz tymi pokebolami i ja bym porównał tę mechanikę trochę do Pokémon Let's Go i Pokémon Go, czyli nie musisz walczyć,
Możesz po prostu rzucić pokebola na pałę i iść dalej. I to dodaje ten taki element real time, że to się dzieje w czasie rzeczywistym. Czyli gra jest bardziej dynamiczna, przez to bardziej jest żywiołowa, jest więcej akcji. I to mi się też mega podobało. I chciałbym, trochę się zawiodłem, że nie było potem kolejnych jakichś dużych update'ów z nowymi fajnymi rzeczami, albo jakiś DLC do Pokémon Legends Arceus. Moim zdaniem to tak fajnie siadło, że tam powinni zrobić jeszcze ze 2-3 DLC płatne co 2 miesiące, żeby to trochę pociągnąć i graczy dłużej przytrzymać przy tej grze. Mogłoby być naprawdę ciekawie. Fajnie będzie, jeśli wyjdzie jakiegoś rodzaju kontynuacja, na przykład Legends Hoenn albo Lugia w regionie Johto. To by było epickie, nie? Tak. Natomiast czy jeszcze na Switchu, to nie wiem, bo Switch już trochę lat ma i jestem ciekaw, jak będą wyglądać kolejne gry na kolejnej konsoli Nintendo, typu 10. generacja i tak dalej, to już będą rzeczy graficzne, do których nie jesteśmy przyzwyczajeni jako gracze Nintendo. No jestem ciekaw, co oni tam wymyślą teraz. Nowe mechaniki, nie mam pojęcia. Nintendo lubi nas zaskakiwać, teraz mieliśmy terastalizację. W ogóle co sądzisz o tych tera Pokemonach? Czy w ogóle, nie wiem, czy one tera się będą nazywać, czy jakoś inaczej? Terastalize. Tak, co no, się zmienią, zmieniają w kryształ i mają inny typ ogólnie niż zwykły. Trochę jak w panowskich grach z Pokemonami, albo jak w jakimś randomizerze, nie? Tak, że się generuje jakiś inny typ i coś tam się pojawia. Tak. Zawsze jest to jakieś urozmaicenie. Zawsze to będzie ciekawa rzecz na przykład do kompetytywnej gry, gdzie pojawi się dużo nowych, ciekawych kombinacji. Okej, ten Pokémon z tym typem, wow, teraz jest dużo lepszy i tak dalej, nie? Dużo ciekawszych rzeczy może zrobić. No ale co? No jest jakieś urozmaicenie, natomiast moim zdaniem mega ewolucji nic nie przebije, bo to było najciekawsze rozwiązanie. Nie tylko pod względem samej mechaniki, że no potem na Mistrzostwach Świata czy grze kompetytywnej jakoś fajnie się z tym gra, tylko pod względem samej idei, że to fajnie wyglądało w anime, fajnie w innych grach, fajnie w Pokémon Go i że powstały te nowe designy Pokémonów dzięki temu, które były takie trochę niedopieszczone, jak powiedzmy Heracross i dostał Megasa i naprawdę super wyglądający. Gigantamax trochę poszedł w tym kierunku minimalnie, można powiedzieć, bo jednak te Gigantamaxy wyglądały inaczej, no ale to nie jest problem, nie? Jednak mega ewolucja, moim zdaniem, była najciekawszą z tych wszystkich rzeczy. No ale co zrobić, nie? Dobra, to jeszcze mam dla ciebie przygotowane szybkie strzały. Po prostu seria pytań, to czy to odpowiadasz, co pierwsze przyjdzie ci do głowy. Jesteś gotowy? No dobra, dawaj. No to zaczynamy. Szybkie strzały. Lucky Pokémon czy Shadow Pokémon? Lucky. Full art czy alternatywny art? Full art. Pokémon Go czy Pokémon główne serie? Pokémon Go. Karty japońskie czy angielskie? Bez różnicy. Gigantamax czy Mega Ewolucje? Mega Ewolucje. Granie solo czy granie ze znajomymi? Zależy w co. I zależy w jaki dzień i tak dalej i co robisz konkretnie. Okej. Dzięki ci, Krzysiek, za rozmowę, za PokéCast. Poruszyliśmy wszystko, co chyba mogliśmy. Pokémon Go, karty Pokémon, nowe gry Scarlet i Violet. Trochę YouTube'a liznęliśmy. Dziękuję ci za czas, że miałeś chwilę na nagranie. W sumie wyszedł długi ten PokéCast, ponad pół godziny. Będzie co montować. Będzie co oglądać. Będzie co oglądać. Także dzięki za rozmowę. No dzięki wielkie. Pozdrawiam serdecznie widzów kanału Hikomikos. Subskrybujcie kanał Kusiego. Link macie w opisie. Trzymaj się. Na razie. Cześć, cześć. Cześć, dzięki.